sprawia, że wyższa nota punktowa Marusiaka niż Kaliniczenki. No tak, ale niewielka różnica. Zresztą podobnie było też i wczoraj. My w serii próbnej, w serii kwalifikacyjnej, 41 Kaliniczenko, 43 Marusiak. No a teraz bardzo ciekawy skoczek, wspominałeś już o nim, Mateusz. Tate France wczoraj wygrał drugą serię treningową, skacząc 132,5 metra. Niespełna 19-letni zawodnik, najmłodszy uczestnik tego dzisiejszego konkursu duetów. Trenują pod okiem norweskiego szkoleniowca. Amerykanie, jest już zielone światło, wiatr, jak widzimy, cały czas sprzyjający. No i zobaczmy, jak ten młodzian ze Stanów Zjednoczonych sobie poradzi. No i kolejny piękny skok Tate'a France'a. No widać, że ma papiery, można powiedzieć tak żargonowo, na dalekie latanie. Świetne warunki, 133 metry najdalej. No to już jest tylko 1,5 metra bliżej od oficjalnego rekordu obiektu, który od wczoraj należy do Andrzeja Niszka i wynosi, przypomnijmy, 134,5 metra. Z 13 platformy wiatr, metr na sekundę pod narty. Niektórzy mieli lepsze warunki, a skoczyli krócej. 11 punktów odjętych, ale i tak oczywiście zdecydowane prowadzenie w tej serii prób.